Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk-Cieszyński, Tesińskie-Slesko, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska, Rzeczpospolita Polska 2007-2013 wspierał rozwój społeczno-gospodarczy obszaru pogranicza polsko-czeskiego poprzez wzmacnianie jego konkurencyjności i spójności oraz promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców. Podstawowym celem Funduszu Mikroprojektów było rozwijanie i wspomaganie rozwoju współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy z ukierunkowaniem na rozwój międzyludzkich stosunków transgranicznych, działań oświatowych i kulturalnych oraz inicjatyw społecznych. Możliwe było również wspieranie mikroprojektów mających na celu poprawę infrastruktury danego obszaru, w szczególności w zakresie infrastruktury miejskiej i turystycznej o oddziaływaniu transgranicznym. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA we współpracy z Regionalni Strużeni Uzemni Spolupracę Teszyńsko-Hosleska od 2008 roku w ramach współpracy transgranicznej inicjowało, realizowało, koordynowało i zarządzało strukturalnym instrumentem finansowym Unii Europejskiej Funduszem Mikroprojektów Euroregionu Śląsk-Cieszyński Teszyńskie-Slesko w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Przynależność przynosi nam same korzyści. To są przede wszystkim kontakty, które nawiązujemy. Dzięki tym kontaktom z kolei poznajemy kulturę własną i Czesi polską, a my czeską. Realizujemy wiele projektów miękkich, które z kolei przekładają się na realizację inwestycji, czyli projektów twardych, które są naoczne dla naszych mieszkańców. Przy okazji z kolei tych zrealizowanych projektów inwestycyjnych podejmujemy kolejne inicjatywy, które powodują wymianę między sąsiadami. Gdyby tych środków nie było, to ta współpraca na pewno nie byłaby realizowana na taką skalę, z takim zaangażowaniem. No i to jest, myślę, ważne, że są te możliwości, a samorządy i nie tylko samorządy, mieszkańcy, stowarzyszenia, różnego rodzaju organizacje po nie sięgają po to, żeby współpracować, żeby ta granica nie była czymś, co dzieli, a tym, co łączy. Gminy na pewno dużo zyskały, bo te projekty były realizowane w zakresie sportu, turystyki, kultury. Można było pozyskać dodatkowe środki pieniężne na to i zacieśnić współpracę, która trwa już od dawna między naszymi gminami. Teraz dużo mieszkańców może przyjeżdżać do nas, do Czech, do Wędryni i do Goleszowa. Myślę, że to jest rok coraz lepiej między naszymi gminami i jesteśmy zadowoleni, że tak się stało, że mieliśmy tę możliwość napisać jakieś te projekty. Nie wyobrażam sobie braku dofinansowania właśnie na wspaniałe inicjatywy w naszej gminie. Współpraca transgraniczna to nie tylko projekty zrealizowane przez gminę Strumień, ale również przez nasze placówki oświatowe. Wspaniała ilość projektów właśnie pod kątem najmłodszych, pod kątem młodzieży gimnazjalnej. Wspaniała współpraca właśnie na pograniczu placówek oświatowych. No, dzięki tym funduszom możemy robić wspólne publikacje, robimy wspólne spotkania, promujemy wspólnie Śląsk-Cieszyński jako właśnie Śląsk-Cieszyński, jako wspólny region i pozyskujemy przez to turystów i promujemy ten region jako region turystyczny właśnie, wspólnie polsko-czeski. Poznajemy nowych ludzi, zaczynamy współpracować, tworzą się nowe pomysły, nowe projekty, wszystko się rozwija. Chcemy pro ludzi udzielać to, aby się poznawali, poznawali się kultury, aby się spojowali, a opravdu, aby żyli jako jedna rodzina. Te nasze partnerskie, przyjacielskie kontakty się rozwijają. I gdyby nie ten fakt, no nie mielibyśmy tych możliwości, okazji, tych pieniędzy, tych środków na zrobienie tego, co zrobiliśmy do tej pory. Fundusz Mikroprojektów moim zdaniem odgrywa bardzo istotną rolę, bo jest to ta część programu polsko-czeskiego, która jest najbardziej widoczna. Można tutaj mówić o ilościach projektów, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że dużych projektów jest około 170, to one są widoczne jedynie punktowo. A jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mikroprojektów jest około czy ponad 3000, to właściwie w każdej gminie statystycznie na pograniczu polsko-czeskim jeden bądź kilka mikroprojektów jest realizowanych. Niekoliczet projektów, które były realizowane z maj. Dwa drugie przynosu. Pierwszy
jeden počet, a to znamená, že ne 240 projektů, ale počet osob, které se toho zúčastnili z obou stran hranic, že několik tisíc osob se pracovali dohromady. A druhý je ten, že vzájemně už lidé vědí, jak mají spolu spolupracovat. Vědí, jaké mají problémy, a o to, že se poznali, v tom je ta jistota toho znásobení toho současného úspěchu. V traktě trvania funduszu mikroprojektów złożonych zostało 381 wniosków o dofinansowanie mikroprzedsięwzięć, z których w ramach odbytych 13 posiedzeń Euroregionalnego Komitetu Sterującego do dofinansowania zatwierdzono 292 zadania, w tym po stronie polskiej 156, a po stronie czeskiej 136 projektów. Podpisano 272 umowy na dofinansowanie, w tym po stronie polskiej 140 umów na łączną wartość dofinansowania ze środków unijnych 2 960 844 euro 62 eurocenty, a po stronie czeskiej 132 umowy na łączną wartość dofinansowania ze środków unijnych 2 408 555 euro i 47 eurocentów. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania ze środków unijnych dla mikroprojektów wyniosła ponad 4 600 000 euro. Wielką wartością są środki, które spłynęły na pogranicze polsko-czeskie. Było możliwe wykonanie wiele różnych inwestycji, od dróg poprzez infrastrukturę sportową, kulturalną, turystyczną. Wszystkie, można powiedzieć, miękkie projekty, które zostały wykonane, to niezmierna wartość. Róbmy wszystko, aby Unia Europejska była silna, prężna i żeby miała środki na rozwój pogranicz na terenie Europy. Małe projekty, wielkie efekty. To nie tylko pusty slogan, ale to rzeczywistość. Rzeczywistość wypełniana konkretnymi kwotami udzielanych dotacji dla tych dziesiątków mikrobeneficjantów, którzy pracują w tak zwanych euroregionalnych koszulkach na rzecz zbliżenia Polaków i Czechów tutaj w Euroregionie Śląsk-Cieszyński.